Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z MSS2 TV, witam bardzo gorąco wszystkich przybyłych na moim kanale. Proszę Państwa, drewniane przedszkole przed nami. Ktoś się zapytał, Emilu, co to jest drewniane przedszkole? Otóż drewniane przedszkole to jest to, co za chwilę zobaczycie, czyli edycja Grand Master. Teoretycznie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w żadnych turniejach, w żadnych imprezach, w żadnym ladderze, a jednak mają miejsce i coś z tego wszystkiego dziwnego wychodzi. Przede wszystkim pierwsza rzecz, przepraszam najmocniej za mój głos, jest właśnie totalnie zmaltretowany po 10 godzinach streamu. Po lewej stronie u góry na mapie Polar Knight jest Vipro u dołu, natomiast mamy Kalibra. Aktualny wynik to jest 4-3 dla Vikul Complexity, bo to jest coś, co już widziałem do tej pory na streamie, to się wydarzyło i postanowiłem to nagrać, bo warto to zobaczyć i warto to opisać, nie wszyscy mogą wiedzieć, co się ciekawego wydarzyło, więc proszę Państwa, drewniane przedszkole tutaj normalnie mają być dziwne rzeczy. Zwykle nie oglądam tych replay, chyba że obejrzałem to już na zasadzie streamowania, postanowiłem to nagrać. Dlaczego postanowiłem to nagrać? Zobaczycie doskonale. Ale jeszcze raz wracając do tego, co się dzieje. Kaliber grał w tym momencie random. Grał w tym momencie randomem. Randomową rasą, tak zwaną czwartą, najbardziej imbastyczną. Vipro nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć, więc nic nie myślał. Co będziemy mieli? Pierwsza, największa ciekawostka na Protosa. Wyjeżdża sobie dronka do skautowania. Dronka chciałaby sobie tutaj poskautować, chciałaby zobaczyć, co ciekawego się dzieje. Protoss zaczyna tak, jakby zwykle zaczynał, czyli Nexus. Do tego wszystkiego oczywiście od Nexusa trzeba wystartować, to jest taka podstawowa rzecz. Nexus, Gateway, Gaz, Chronobus na proby, żeby było ładnie, pięknie, cudownie, więc taki zwany One Git Core Expand teoretycznie powinien tutaj zawsze być. Już próbuje proba zjechać na dół i coś poskautować. Widzimy, że ekspansja została postawiona bez spawing pula. Coś, jakby zobaczył Tefa na przykład, jak ktoś coś takiego robi, dostałby zawał serca, więc expa jest, nie dość, że spawing pula, to jest ekspansja i jedna. Druga rzecz, patrzyłem na tą probę na streamie i mówiłem tak, zrób to, zrobił to i był po prostu jeden wielki nerdgasm, nerd chills. Więc ekspansja jest stawiana przez Kalibra, przeciwnik skautuje, widzi, że tutaj nic nie ma. Aha, dobra, otworzył ekspansją, to spokojnie, luzik, będzie wszystko dobrze, dorzucę sobie jeszcze jeden gazik. I tutaj będziemy trochę wydobywali. Ja otworzyłem gate'em, mogę go tutaj jakoś nałożyć presję na niego. I kolejna proba postanowiła zrobić ekspansję. Tak, dronka, dawaj, go. Stawiaj, podjedzie, stawiaj to. Jest. Tak więc triple expand, no pull. Cały czas nie ma spawing pula dla Kalibra, o tym należałoby pamiętać. Pamiętajmy o tym, nie ma cały czas spawing pula. Dobrze widzicie. Proba chciałaby postawić tutaj coś i widzi, stój, chwila, moment, co się dzieje. 4 haczerki bez spawing pula, o co tutaj chodzi? 23 przy 23 postawił Root Caliber spawing pool dopiero. I co w takim momencie może zrobić ciekawego Vipro? A więc to jest moment, który bardzo chciałbym wam przedstawić w tej sytuacji. To jest tak zwany, moim zdaniem, lagus niepospolitus mózguzus. Na mózg pada takie coś i zamiast zrobić coś takiego fajnego jak na przykład Forgate'a i zjechać przeciwnika od dołu do góry, to ten miły pan stawia sobie Cybernetic Robotic Facility, bo nie jest pewny, co chce tutaj zrobić. No ale dobra, Robotic Facility, bo może jakieś spajny się będą chciały pojawić, może coś złego się będzie działo. Ekspansja już obrywa, nie mamy jeszcze w drodze żadnego kmina, więc chyba creep nie będzie tutaj nigdzie rozprzestrzeniany, ale ekspansja została przyblokowana. A 3 bazy są, 4 tam sobie grzecznie siedzi, gaz skończył się robić, trzeba to wydobyć, 2 lingi są w drodze, 2 pary lingów, jedna para lingów niewiarygodne, to wszystko jest w bazie, będzie chciał skautować, będzie chciał zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. No i przydałoby się jakiegoś tutaj jeszcze walla rzucić i kolejnego gate'a nie postawił, bo creep się rozprzestrzenił. Miało być 2 gate'y, a wyszedł tylko jeden, haha. Jokes on you, nie wyszło. Tak więc creep już zadziałał, lingi wpadają do środka, skautują. Chciałem tylko zaznaczyć, że to jest mecz na poziomie ligi Grand Master. Tutaj grało 2 chyba Grand Masterów, jeżeli się dokładnie nie mylę, ale chyba tak. Chyba w ogóle impreza Acer Team Story Cup, kwalifikacje. No dobra, lingi sobie grzecznie tutaj biegają. Mother szybko rozwalił tutaj ekspansję. Jeszcze rzuciły się brudlingi, żeby zabić Zoda. To się chyba nie uda. No oczywiście, że to się nie uda i co dalej. Dobra, tak więc wiemy, co się dzieje. Wiemy, że przeciwnik ma 3 bazy. 4 stracił, więc z jakiegoś powodu dorzucamy Immortala. Immortala, który jest świetnym przeciwko Roachom i innym jednostkom opancerzonym, ale przeciwko lingom, których raczej tutaj w ciul powinno być, to tak nie, trochę nie bardzo. Do tego wszystkiego posiadam tylko i 2 gate'y, które są jeszcze nieotwarte. Chronoboost rzucany cały czas na proby, chociaż może oczywiście by też na warp gate'a, ale nie, bo po co. Kolejny gate, trzeba będzie przyjąć ekspansję. A Zerg w tym czasie sobie makruje ile tylko by chciał. 28 do 31 w ilości harvesterów, więc Zerg już jest do przodu, ma 3 bazy, jego przeciwnik ma jedną.
No dobra, więc pomyślmy sobie tak, należałoby chyba zaatakować, co nie? Mam dwa zeloty, mam jednego Immortala, on na pewno nic ciekawego nie ma, nie jest przygotowany na żaden mój push, no bo postawił trzy bazy, no to jakim sobie mógł być przygotowany na mój push i na pewno Immortal będzie świetny na wczesne roachy, które mogą się pojawić, bo on postawił cztery bazy, jak się ma cztery, ma cztery bazy, jak ma się cztery bazy, no to tylko roach, to można roachy produkować, prawda? Tefal style. Tylko, że nie pomyślał o jednej rzeczy tej Vipro, chyba tak mi się wydaje, że przeciwnik może zrobić tak zwanego Runbuja, czyli kupuje sobie czasy, obiega jak opętany Runbuja tak zwanego i właśnie biegnie do bazy, tutaj coś jest, tak, mamy jednego złota grzecznie stojącego, jest atak do maina, ale to chyba za bardzo nie dawa. I proszę bardzo, mieliśmy tak zwane odstawienie many, czyli zero troszeczkę źle stały, Lingi wbiły się do środka, co to oznacza, to znaczy, że się pozbycie ekspansji, tak, więc jeszcze jeden atak, Mass Recall w tej chwili jak najszybciej. Trzeba do Domciu wrócić z jednym Warprismem, gdzie jest dwa, są dwa zeloty oraz jeden Immortal. Bo to na pewno pomoże przeciwko 64 Lingom. Jak widać, nie pomogło przeciwko 64 Lingom w żaden najmniejszy sposób. Proszę Państwa, chciałem to teraz pokazać. To są Grandmasterzy. Mieliśmy dwóch Grandmasterów i takie rzeczy odchodzą na laderze. Nuby jedne, nuby. Kto robi trzy ekspansje przed spawning poolem? A Protoss co on zagra? Noob Jones w Grandmasterze, brąza, nie? Tak więc to było mniej więcej tyle. Tak wiem, dawno nie było żadnych materiałów na YouTubie. Powiem szczerze, nie miałem czasu, nie bardzo też mi się chciało, kiedy miałem już trochę więcej ten czas, biorąc pod uwagę, że dużo streamów było. I sobie obiecałem jedną rzecz, że nie będę wrzucał nagrań ze streamu chyba, za bardzo. Bo podobno ma archiwum się pojawić na Motion Chris, lada dzień, obiecuje mi to team, obiecują Francuzi, a na YouTube'a będę starał się nagrywać właśnie takie rzeczy w Full HD, 1080p, do tego wszystkiego wszystko ładnie, pięknie ustawione na Ultra. Więc to by było na tyle, jeżeli chcielibyście wysłać jakieś ciekawe replaye do drewnianego przedszkola, drewniane przedszkole @gmail.com, tam jest mail, tam wysyłamy. A na tą chwilę, na teraz, to by było chyba na tyle. Zapraszam na moje streamy, zapraszam na moją stronę MSC2TV, zapraszam do sklepiku tam na dole, jest jakby ktoś chciał kupić Hotsa. I to by było na tyle. Widzimy się na kolejnym streamie i na jakiś... No coś myślę, nagram. Postaram się coś nagrać. Zobaczymy, czy coś nagram. Pytanie takie, kiedy Emil będzie seria XYZ, czyli jakiekolwiek serie, które sobie wymyślicie, kiedy one będą? Nie mam najmniejszego pojęcia, kiedy będą jakieś serie, nie wiem, kiedy będą też jakieś inne ciekawe rzeczy nagrane, typu... nie wiem co, kolejne drewniane przy szkole. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć wszystkim!